Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy studio prasowe w Republice. Witam serdecznie gości programów w studiu Republiki. Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. Dzień dobry, witam. I w połączeniu Paweł Lisicki, redaktor naczelny Do Rzeczy. Cezary Krzysztofa, tygodnik Solidarność, naczelny portalu tysol.pl i Miłosz Lodowski, stały nasz komentator. Witam serdecznie. Słuchajcie, Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, czyli pana Janusza Palikota, ale w sprawie chyba nie tylko chodzi o samego pana Palikota. Zobaczmy taki krótki materiał. Dzień dobry Państwu. Chcieliśmy poinformować, że doszliśmy do wniosku, że jesteśmy najbardziej kreatywną spółką medialno-alkoholową, jaka powstała na tej ziemi. Zaszokował nas raport Google, który pokazuje, że wśród 5 najbardziej trendy zwrotów dotyczących alkoholu, 3 pochodzą z naszego wspólnego działania Kuby Wojewódzkiego i Janusza Palikota. Zostań naszym wspólnikiem, zajrzyj na MPWiW, na naszą stronę, dowiesz się tam w ramach memorandum informacyjnego o wszystkim, co się wiąże z naszym wejściem na giełdę. Zostań naszym wspólnikiem. No, przedsięwzięcie skończyło się tak właśnie, jak powiedziałem. Janusz Palikot został zatrzymany. Marek Formela, z czym mamy do czynienia? Co to za przedsięwzięcie było tak naprawdę? Bo to Lipa. Cytując Michała Tuska. Cytując klasyka i stan świadomości części środowiska Platformy Obywatelskiej. Nie pierwszy taki przypadek. Przypomnę senatora Stucholi, który też proponował bezpieczną kasę oszczędności i pomnażanie twoich pieniędzy we własnym imieniu. No jest to grobelne tych czasów. To jest widowisko, które pan Palikot ufundował, ale ono wyrasta z takiego głębokiego przekonania, że można w sposób nieodpowiedzialny pożyczać pieniądze i można tymi pieniędzmi w sposób dowolny następnie obracać. Dzisiaj słyszymy, że prawa pana Palikota zostały naruszone, czy też prawa do obrony, ale nikt nie mówi o tych, którzy dobrowolnie te pieniądze wpłacali i potracili 300 milionów złotych według różnych raportów. Na razie mówimy o 70 milionach złotych. No w środowisku Platformy Obywatelskiej takie przypadki, jak się okazuje, pojawiają się częściej niż rzadziej i to jest rzeczywiście jakaś cnota tego środowiska politycznego. Paweł Lisicki, bo to sprawa nie dotyczy tylko z tej warstwy politycznej, bo to jest, jak słyszeliśmy przed chwilą, przedsięwzięcie medialno-biznesowe. Ja już sobie wyobrażam, co by Tomasz Sakiewicz powiedział, jak ja bym się wdał w jakiś taki biznes jeszcze w dodatku alkoholowy. Paweł Lisicki jest redaktorem naczelnym, no, nie chcę wymieniać nazwisk kolegów z Do Rzeczy, ale jakby zareagował redaktor naczelny? Medium, którego pracownik czy dziennikarz wdaje się w takie przedsięwzięcie. Znaczy, nie wiem, jakby zareagował, bo sobie po prostu nie wyobrażam, że ktoś z tygodnika Do Rzeczy mógłby wziąć udział w tego typu przedsięwzięciu. Ono ale teraz jest, już można wyobrazić sobie. Można. Ale ono jest z kilku powodów rzeczy jest godne uwagi. Po pierwsze, bo tu trzeba się trochę przyjrzeć modelowi działania pana Palikota i temu, co on promował. On nie tylko promował, że tak powiem, zakup alkoholu, ale cały ten program był szczególnie skierowany do młodych, bo to jest bardzo ważne. To znaczy, to był jeden wielki, koncepcja Palikota i Wojewódzkiego, bo razem w tym projekcie uczestniczyli, właśnie po to był Wojewódzki, żeby to był produkt, czyli te produkty, które te alkoholowe, były szczególnie skierowane do młodych ludzi, miały ich do tego zachęcić, miały przełamać taki naturalny opór i pokazać, że to jest fajne. To nie tylko było, że tak powiem, przedsięwzięcie oparte na pewnego rodzaju zabiegu, takim jak w przypadku Grobelnego, czyli budowanie tej piramidy finansowej, ale ono miało też swój bardzo wyraźnie określony PR-owsko-marketingowy charakter, żeby dotrzeć do młodych ludzi, ośmielić ich i na tym zbudować, że tak powiem, te zyski potencjalne. Ale druga rzecz, którą mam tutaj, jednak ja też nie bardzo rozumiem, bo dlaczego do tej pory, dlaczego inaczej, jak to się stało, że ta działalność Wojewódzkiego i Palikota
No do 2023 roku, przecież do października, te rzeczy były, mogły być również ścigane przez i prokuraturę, i CBA pod rządami PiS-u. Ja nie wiem, dlaczego wtedy to się nie stało. Znaczy, jak to się stało, że pan Palikot z panem Wojewódzkim grasowali przez ten cały czas, zbierali te pieniądze, prawda, oszukiwali. Dlaczego dopiero teraz ta sprawa wyszła? To jest moja druga uwaga. No, a trzecia uwaga jest oczywiście taka, że z tej dwójki tylko pan Palikot został ujęty i tymczasowo aresztowany, a pan Wojewódzki... No właśnie, to moje pytanie, dlaczego? Bo przecież tutaj to był wspólnik Janusza Palikota. Ale nie w każdej spółce. No. Tylko że jak rozumiem, reprezentujący największą partię polityczną w Polsce, czyli te telewizję na wiele. Ja myślę, że to jest najkrócej mówiąc, chodzi o to, że Palikot został wykorzystany politycznie, zużyty i teraz się go używa, żeby pogrozić innym, gdyby chcieli podskakiwać Tuskowi, a realna władza i siła, która jest w ręku TVN-u, czy raczej Wojewódzkiego, tę się oszczędza, ponieważ jest zbyt groźny cały czas partner i sojusznik, żeby wytoczyć mu wojnę, więc myślę, że tak to wygląda. Cezary Krzysztopa, jak to na to patrzy, bo tam wśród osób pokrzywdzonych, którzy dali się naciągnąć temu przedsięwzięciu medialno-biznesowemu, znane nazwiska i poważne pieniądze, to nie są jakieś tam wdowie grosz w przypadku niektórych przynajmniej ludzi. Tak, błąd Palikota polegał na tym, że chyba tak jak Madoff po prostu oszukał nie tych, co trzeba, bo gdyby oszukał tych drugich, to myślę, że tam byłoby w porządku, to tam nie byłoby wielkiego problemu. Ale jako, że na początku wydawało się, że można byłoby to postrzegać jako takie przedstawienie dla takiego najtwardszego elektoratu typu nie ma świętych krów i tak dalej, albo być może przedstawienie skierowane do kolegów platformsów, którzy... że tak powiem, zostali trochę skrzywdzeni przez Palikota. Tak teraz wydaje się, że jednak to jest ruch w jakimś sensie desperacki. No, komuś tu się może palić pod czterema literami, jeżeli by postanowił po pierwsze ruszyć Palikota, a widać już, że któreś chyba z frakcji koalicji rządzącej są z tego powodu bardzo niezadowolone, bo ten, kto obserwuje trendy na Twitterze, widzi, że tam już się biorą za likwidację CBA w związku z zatrzymaniem Palikota i tak dalej. A też powstaje taki ciekawy paradoks, że bo to tutaj w Republice możemy się dowiedzieć o tym, że z Palikotem miał coś wspólnego tak zwany Kuba Wojewódzki. Ale z wielu telewizji czy z wielu mediów tak zwanych wiodących się tego nie dowiemy. I to jest, mam wrażenie, że jakiś taki efekt niezamierzony chyba przez aresztujących, że przy okazji przedstawienia z Palikotem udało się jakoś tam dotknąć gwiazdy zaprzyjaźnionej z platformą telewizji. W związku z czym wydaje się, że obserwacja tego, co się dzieje wokół zatrzymania Palikota, może nam przynieść całkiem zaskakujące wnioski, a jednym z tych wniosków może być to, że no, ktoś może być bardzo zdesperowany, podejmując takie kroki i może uznawać, że jest naprawdę co przykrywać. No właśnie, bo przedstawienie mieliśmy jeszcze innego rodzaju w tym tygodniu. Alkotubki były grane też. A to się wiąże ze sobą. No właśnie, Miłosz Lodowski, PR-owiec, jak ty patrzysz na tę warstwę dekorum politycznego, które się w związku z tym działo? Drodzy Państwo, ja mam taką pierwszą myśl, że troszkę za blisko szukamy, bo przecież ten model biznesowy, który był bardzo interesujący, bo proszę pamiętać o kilku szczegółach, które pojawiły się na marginesie tej sprawy pana Palikota, więc ten model bardzo przypomina Amber Gold. Oczywiście dotyczy innego rodzaju produktu, ale też w ten sposób pozyskiwano pieniądze z rynku. W gruncie rzeczy tego samego. Dokładnie pieniędzy. Tak. Dokładnie tak, dlatego że w tym biznesie Palikota łamano też ustawę o promowaniu produktów alkoholowych. Zresztą z tego tytułu właśnie zarządów Prawa i Sprawiedliwości Palikot miał rozliczne problemy. Rozliczne problemy wtedy miała też, no powiedziałbym, grupa młodych gwiazd naszego świata popkultury, które też uczestniczyły co prawda w innych produktach i promocyjnych produktów, no ale właśnie Palikot niejako odpryskiem dostał, bo bardzo intensywnie promował
produkty alkoholowe. Bardzo słusznie Czarek zauważył, że te alkotuki też się z tym wiążą, bo to jest no, jeden sektor tego sektora FMG, tak, czyli takiego sektora dóbr dostępnych. No i w związku z tym te są jeszcze takie konkluzje, które są oczywiście, powiedziałbym, z jednej strony zastanawiające, a z drugiej strony niektórzy być może będą się przedwcześnie cieszyć, mianowicie, że młodzież polska nie pije alkoholu w takiej ilości, że można w Polsce na wódce zbankrutować. No aczkolwiek to świadczy tylko o tym, że przechodzi bardziej w chemię i w narkotyki, no ale to tak, takie wieści z rynku po prostu. Ja mam tylko jedno pytanie, jeśli mogę, do Miłosza, bo Miłosz wspomniał, że w czasie rządów PiS-u Janusz Palikot miał różne nieprzyjemności, no jednak nie było aresztowania, no znaczy jednak... No, no ale nie, bo to innego typu sankcja. No właśnie. Sankcja nie powiedzieć... była związana ze sposobem, w który w zasadzie stworzył piramidę finansową. No tak, ale chcę powiedzieć, że jednak nie mogę zrozumieć, dlaczego wcześniej tych działań nie podjęto przeciwko niemu, widząc to wszystko, czym my tutaj mówimy. No to nie była wiedza tajemna. Więc dlatego powiedziałem bezwzględnie, że ta sprawa przypomina mi Amber Gold, bo tutaj ta osłona tego przedsięwzięcia postaci Amber Gold też jest zastanawiająca. No właśnie, z jakiegoś powodu są ludzie, którzy uważają, że im takie biznesy medialno-biznesowe ujdą bezkarnie, jak to się dzieje. W przypadku Amber Gold, jak pamiętacie, była notatka pana Bondaryka, którą ówczesny premier i jego ministrowie zlekceważyli, czy też uznali, że jej nie przeczytali. Tutaj nie ma takiej notatki, ale jest oburzenie też Donalda Tuska, jest ten jego stały mechanizm PR-owski, który powoduje, że pojawiają się sprawy, które w sposób perfekcyjny rozmywają istotne problemy, z którymi rząd powinien się Czesław już galopuje. Przypomnę, bo już pewnie nikt nie pamięta, jak po igrzyskach Donald Tusk zapowiadał przeprowadzenie audytu w polskim sporcie, zaprowadzenie porządku w polskim sporcie, a przecież w Sopocie jego bliski minister, pan Karnowski, przeprowadził tak porządki, że sąd okręgowy uznał, że podpisywał umowy fraudacyjne, czyli oszukańcze, i nadal jest ministrem w jego rządzie, więc to nie ma głębszego znaczenia, poza takim znaczeniem, które pozwala mu lepiej sprawować czy wykonywać mechanikę władzy, mechanikę zarządzania tym konglomeratem, który stworzył po 13 grudnia. Janusza Palikota spisano na straty, natomiast chyba Arkadiusza Myrchę, no właśnie tam jest jakiś chyba podział, bo jedni go bronią, drudzy udają, że go nie znają. Paweł Lisicki, bo to oczywiście chodzi o te mieszkania, znaczy jedno mieszkanie, dwie dopłaty na to samo mieszkanie, kilometrówki, praca doktorska, no w ogóle się tam wylało dużo rzeczy. Tu Marek wspomniał, że pani Gajewska, tak, małżonka pana ministra Myrchy, 4 ekspresy do kawy na koszt swojego biura poselskiego. Zegarek ręczny, jak rozumiem, nie ścienny. No takie bardzo przydatne w biurze. 4 ekspresy, dużo kawy piją. Paweł Lisicki. Znaczy, ja od razu powiem, że nie jestem wielkim specjalistą od wszystkich ruchomości, nieruchomości pana Myrchy, jego żony, liczby ekspresów do kawy i tego, ile oni tej kawy potrzebują. Nie mam pojęcia, natomiast mogę powiedzieć coś na temat na pewno mechanizmów władzy. I tutaj oczywiście zgoda z tym, co mówili moi poprzednicy, że ten kategoria Tusk się wściekł. I to jest rzecz, znaczy dla mnie to jest jedna z największych, jakby to powiedzieć, zagadek. Jak to się dzieje, że ten tak banalny mechanizm tak się doskonale sprawdza? Ponieważ on się sprawdzał w czasie rządów Tuska bardzo długo, tych poprzednich, to znaczy jak cokolwiek się działo, to Tusk ogłaszał, że jest wściekły, wysyłał jakiegoś tam ministra, który ma się z tym rozprawić, albo wygłaszał bazę... Czesław Załatw to. Tak, nic się nie działo, a i sprawa mijała. Ale ludzie to cały czas kupują. Przepraszam, gdyby tego nie kupowali, to Tusk by się tym nie posługiwał. A to znaczy, że znacząca część polskiego społeczeństwa, tak powiem bardzo ostrożnie... Nadaje się nabierać na katarskiego inwestora, kastrowanie pedofilów, tak można wyliczać do jutra. Jest wykonana w takim sowieckim stylu, prawda? Że tu car siedzi, tu nie wychodzi, tam się wali, tego powiesić, a ja z tym nie mam nic wspólnego. Ludzie, no, pokazał, że rządzi. No niestety, dokładnie taki mechanizm tu stosuje i on trafia. I to jest rzecz pierwsza. A druga, oczywiście to jest bardzo ciekawe i z panem Myrchą, i z Palikotem, czy nie mamy do czynienia z jakąś formą tej dekompozycji władzy. To znaczy, że zaczynają się już rozgrywki w obrębie tego systemu, gdzie oni sobie sami zaczynają powoli skakać do gardła.
No bo trudno to, bo tak się zastanawiam, oczywiście Palikot zostaje rzucony na pożarcie. Z jednej strony dobrze, bo Tusk pokazuje, prawda, że my nie mamy tutaj żadnych względów dla swoich. Oczywiście ten swój to już dawno nie jest swój i tak dalej, ale przynajmniej taki jest przekaz. No ale z drugiej strony wszyscy ci inni z jednej strony się boją, ale z drugiej strony myślą, a co będzie z nami? Więc tak jest, taka, to może być pierwszy symptom, jak mówię, podziału na frakcje i walki wzajemnej w obrębie tego obozu. Cezary, Krzysztofa, no właśnie, bo to ci, co troszkę wiedzą o polityce, to wiedzą, że takie strzały pochodzą z własnego obozu najczęściej. Podobnie było też w sprawie tego totalizatora, bo tu najpierw marszałek Hołownia się bardzo nasrożył, ale potem się okazało, że Polska 2050 też ma tam udział w tym torcie. Cezary, Krzysztofa. No generalnie to już jest, tylko można się zgodzić z Pawłem Lisickim, że to wydaje się, że to są jakieś rozgrywki wewnętrzne i tak samo na poziomie partyjnym w Platformie Obywatelskiej, czy też w stajni, która zagospodarowuje emocje na poziomie X-a. Natomiast podejrzewam, że w mniejszej skali, no bo tutaj, że tak powiem, mniejszy kawałek tortu im przypada, podobne rozgrywki mogą mieć miejsce w Polsce 2050, która... To chyba na ostatniej konwencji, która miała miejsce wcześniej, tak się właśnie nadymał Szymon Hołownia, usiłując sprawić wrażenie takiego autorytetu, który tam mówi jak jest. Także jak komuś się marzą stołki, to niech sobie pójdzie do sklepu meblowego. Natomiast no, taka jest prawda. No, jeżeli coś wiąże taką koalicję, a Szymon Hołownia z całą swoją naiwnością na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że jest zjadany przez Platformę Obywatelską i Donalda Tuska, to jeżeli jeszcze w tej koalicji trwa, to przecież nie dlatego, że to, nie wiem, jest jakieś takie bardzo wygodne miejsce, tylko dlatego, że przepraszam, tylko dlatego, że frukty władzy trzymają ludzi również Polski 2050 w tym systemie. Można się oczywiście oszukiwać, albo może ktoś wierzyć, że może chodzi, nie wiem, tam o wspólne ideały dotyczące 8 gwiazdek. Może też, bo to wynika trochę z szantażów medialnych. Ale myślę, że takim podstawowym klejem, który wiąże uczestników koalicji, ale zresztą nie tylko koalicji, to w ogóle no, trzeba być, że tak powiem, naiwnym, żeby nie wierzyć w to, że w polityce nie chodzi o stołki. No w dużym stopniu chodzi o stołki i tak dalej, to nie oszukujmy się. Natomiast w tej koalicji wyjątkowo, aczkolwiek jest jeszcze jeden aspekt takiej gry, którą Donald Tusk przeprowadził ze swoimi koalicjantami, czyli takiego umoczenia ich w różnych sprawkach ciemnych. W związku z czym oni umoczeni w tych ciemnych sprawkach, a przypomnijmy, że to jest bardzo wątpliwa kwestia dotycząca Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu, odebrania immunitetu. Nie pamiętam, któremu z panów Kamińskiemu czy Wąsikowi. I ci ludzie, którzy... Wątpliwe są obie, ale to jest inna kwestia. Spadek tej koalicji może być dla nich końcem kariery politycznej. Im dalej w las, tym ta koalicja jest ze sobą bardziej związana, dlatego że kierunek, który nadał Donald Tusk ze swoją słynną doktryną interpretacji prawa, wciąga w obręb łamania prawa, czy też niezgodności z konstytucją, coraz większą liczbę tych polityków. Oni się wzajemnie uzależniają. Zanim o łamaniu prawa, to Miłosz Lodowski w tej sprawie, bo jeszcze nie zapominajmy o bohaterach, o pani posłance Gajewskiej i panu ministrze Myrsze, chyba tak się odmienia, bo to była para, która uzasadniała swoją obecność w polityce no właśnie takim kaznodziejstwem moralnym. Miłosz Lodowski. Ja chciałbym Państwu wszystkim przypomnieć, że zasadniczo taranem rewolucji, którą obserwujemy od 13 grudnia ubiegłego roku, jest właśnie Ministerstwo i Resort Sprawiedliwości. Więc jeśli cokolwiek wychodzi wokół pana Myrchy i to jest bardzo mocno spinowane, no to może to być element porządkowania jego, powiedziałbym, jestestwa i takiej obecności także, no bo te uderzenia są bardzo, bardzo silne i powiedziałbym nawet aż łatwe do wychwycenia.
Tam pośród tych zakupów są bardzo duże wydatki na, powiedziałbym, konsultacje związane z technologiami internetowymi. I myślę, że tą drogą dziennikarze śledczy bardzo silnie podążą włącznie z tym, bo już na Twitterze można to śledzić, że występują do Sejmu RP o ujawnienie faktur, bo być może w ten sposób właśnie utrzymywane były farmy trollerskie, które pracowały na rzecz całej Platformy Obywatelskiej. No ja myślę, że tą drogą trzeba by sprawdzić po prostu faktury wszystkich biur poselskich, wszystkich posłów Platformy Obywatelskiej, bo tam diabeł tkwi w szczegółach. Natomiast ja Państwu powiem, że pobawiłem się wczoraj moimi narzędziami do sztucznej inteligencji, no bo siedzę w tym od ponad 2 lat, muszę Państwu się przyznać. No i troszeczkę przejechałem ten doktorat za pomocą stworzenia takiego wirtualnego awatara profesora prawa. No i trzeba powiedzieć, że bardzo mocno się obszedł z tym doktoratem pana Myrchy, który został ujawniony. I to od strony także edycyjnej, co jest szokujące, bo ta praca jest niestaranna pod bardzo wieloma względami. Jak to? To promotor tej pracy, profesor Chmaj, nie sprawdził nawet w wersji edytorskiej? Wygląda na to, że znacznie dokładniej przeczytali to internauci i rozmaite narzędzia, powiedziałbym, cyfrowego sprawdzania jakości treści, które można wytworzyć za pomocą sztucznej inteligencji, niż promotor i osoby, które były recenzentami tej pracy. No i jeśli to ma być, powiedziałbym, taka jaskółka tego, że zaczniemy sprawdzać po prostu przestrzeń publiczną także i w tej materii, żeby osoby, które posługują się tytułami naukowymi, także dysponowały pewną wiedzą, jakością i, powiedziałbym, też coś, co wychodzi z ich rąk, też ma jakąś wartość, nie tylko i wyłącznie papierową, to być może w ten sposób dotrzemy do źródeł fatalnego stanu polskiej nauki, no bo nieprzypadkowo ona gdzieś oscyluje w granicach 7. Może urządzimy takie narodowe czytanie pracy doktorskiej pana Myrchy publiczne, to myślę, że to ciekawe było. Słuchajcie, strasznie mało czasu, a jeszcze jedna kwestia. Miły obrazek obok Miłosza, infantylizacja polityki w najlepszym tego słowa znaczeniu. Państwo Myrchowie ze swoimi dziećmi na konwencji czy tam na Radzie Krajowej Platformy. No to jest spektakl, a nie rozmowa o Polsce. Państwa Komisja Wyborcza, w Państwowej Komisji Wyborczej PAD, nie wiadomo co się dalej stanie, czy w ogóle ten organ jeszcze działa, czy w ogóle ten, zobaczmy, króciutki materiał. W praktyce, w przypadku PiS-u oznacza to tyle, że PiS będzie otrzymywał subwencje i dotacje w pełnej wysokości do czasu, aż przykładowo Sąd Najwyższy nie orzeknie w tej sprawie, wskazał Ryszard Kalisz. To z czym mamy do czynienia, Marek Forman? No, mamy do czynienia z patem, który dla Prawa i Sprawiedliwości jest korzystny, ale który pokazuje, że państwo polskie w kolejnym fragmencie swojego funkcjonowania jest niewydolne, a intencje nowych uczestników, członków PKW są skażone bieżącą polityką. Paweł Lisicki, no bo to jest taki kolejny przykład, że jakiś kolejny organ nie działa. Mieliśmy podobną sytuację w prokuraturze, tam zdaje się prokuratorem jest ten, kto ma klucze do drzwi, tak chyba. Znaczy ja chcę zauważyć, że od czasu jak pan Ryszard Kalisz został obrońcą pana Dworczyka, diametralnie zmienił się jego punkt widzenia. Więc mam wrażenie, że to jest dokładnie przykład tego, co tutaj obserwujemy od dłuższego czasu. Całkowitej niewydolności systemu prawnego, konsekwentnie niszczonego przez pana Tuska i pana Bodnara. No, pan Kalisz nawet w tej wypowiedzi mówi do czasu, kiedy nie rozstrzygnie tego Sąd Najwyższy. No, ale przecież Platforma Obywatelska nie uznaje Sądu Najwyższego, prawda? A przynajmniej nie uznała nawet jego orzeczenia przez Izbę Karną, która do tej pory uchwały Izby Karnej sprzed tygodnia, której nikt wcześniej nie kwestionował, więc kto może to niby rozstrzygnąć? No w końcu pojawi się jakaś grupa ochroniarzy, nie wiem, jedni ochroniarze wejdą, inna grupa wynajmniej innych ochroniarzy, wezmą się za łby i zobaczymy, kto komu, prawda. Jest ten pan z telewizji sprawdzony. Jest. Tak, bo to. No niestety, znaczy, ostatnia uwaga jeszcze a propos tego, co mówił Miłosz Lodowski, to jest rzecz najpoważniejsza z tego wszystkiego. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ogół prawników w Polsce, czy ogół środowiska prawnego w Polsce kompletnie zatraciło swoje własne zasady. Stali się sprzedajnymi, tchórzliwymi najemcami do wykonywania pewnych politycznych interesów. To jest koszmarne. Działają wbrew sumieniu, wbrew zasadom, plotą rzeczy niesłychane. Gdyby takie rzeczy plotli, nigdy nie przeszliby pierwszego roku prawa. Tyle mam do powiedzenia. Cezary Krysztopa.
Donald Tusk nie buduje żadnego nowego systemu w Polsce, tylko buduje celowo chaos, który powoduje, że Polska ma być taką przestrzenią, masą upadłościową, która zostanie zagospodarowana przez, jak sam wymienił, siły zewnętrzne. Natomiast w PKW mam wrażenie, że ośmiogwiazdkowcy się trochę zakiwali. I w efekcie Prawo i Sprawiedliwość będzie miało i te pieniądze, które zebrało prosząc o wsparcie swoich wyborców i pieniądze z subwencji, więc no... Też nie wiadomo, co na to minister finansów, bo też ostatni podpis to tam ma minister finansów, który no, wszystkiego się można spodziewać. Tak, to prawda. Chyba, że zrobią już, pójdą zupełnie na rympał i pomimo tego, że będzie brakowało i decyzji Sądu Najwyższego i decyzji PKW, minister finansów wymyśli jakiś trzeci system prawny, w którym trzeci system prawny w cudzysłowie, w ramach którego sobie nie przyzna pieniędzy. No też to możliwe oczywiście. Miłosz Lodowski, jak czego się możemy spodziewać? Bo to jeszcze prokuratura może być do tego wszystkiego używana przecież. Bo jest. Ja mam wrażenie, że żyjemy coraz bardziej w takiej rzeczywistości troszeczkę popkulturowej, niemalże z pogranicza scenariuszy filmowych tych najlepszych polskich produkcji. Już nie tylko Barei, ale zaraz się pojawi materializacja takiego słynnego filmu Gangsterzy i Filantropii i po prostu w ten sposób będzie odzyskiwany pieniądz z rynku przez Prawo i Sprawiedliwość. No bo jeśli to tak dalej będzie wyglądało, to być może to będzie jedyna metoda, ale już tak sobie nie żartując, drodzy Państwo, analizując tą całą sytuację, wygląda na to, bo pan Mariusz Kozłowski, zachęcam Państwa do obserwowania jego konta na Twitterze, były oficer polskich służb, opisał artykuł o Pablo Gonzalesie, który pojawił się w hiszpańskiej prasie i dość mocno rozwinął wszystkie wątki. I myślicie Państwo, że raportując, pan pułkownik Gieru nie pokazał stanu polskiego państwa. No i w tym kontekście te wszystkie rzeczy, które obserwujemy, zwłaszcza to, co powiedział Paweł, tą kompletną degrengoladę prawną i uczestniczenie w tym naprawdę poważnych głów, którzy mieszają, profesorowie prawa, mieszają polskim obywatelom w sposób skrajny w głowach, gdy bronią przegranych spraw. Po prostu przegranych nie spraw. Nie wszyscy. Słuchajcie, ja obiecałem Markowi Formeli, że chociaż jedno zdanie o sytuacji szpitali, bo... No... Chciałem tylko skończyć i skonkludować, że w tym kontekście naprawdę źle wygląda wypowiedź generała, który jest szefem sztabu polskiej armii, no, że być może będziemy musieli stanąć broniąc fizycznie naszego kraju w okopach. Ale sytuacja szpitali no też zwiastuje rozkład finansów państwa i naprawdę dwa zdania. To jest zobowiązanie konstytucyjne państwa, które jest zmuszone, czy ma obowiązek zapewnić równy dostęp do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Reforma z 2011 roku Ewy Kopacz o komercjalizacji służby zdrowia miała przynieść Eldorado szpitalom, lekarzom, ale przede wszystkim pacjentom. Teraz się okazuje, że Pomorze, które jest takim specjalnym poligonem, stało się owszem Eldorado dla środowiska Platformy Obywatelskiej. To jest nomenklatura, która opanowała wszystkie organy spółek szpitalnych, która wymienia się tylko funkcjami w rozmaitych organizacjach gospodarczych prowadzących te szpitale. Natomiast pacjent jest elementem, który w tym systemie jest ostatnim. No, tymczasem jest tak, że brakuje pieniędzy. Przeprowadzono komercjalizację, otwierając drogę do prywatyzacji. Miłosz? Trzeba wprowadzić bony. Dokładnie to samo w edukacji, to samo w medycynie. Żeby pieniądz szedł za pacjentem, ale żeby to pacjent je w ręku trzymał. No tak, ale póki co to jest inna dyskusja, jak powinien wyglądać w ogóle system służby zdrowia i finansowania zwłaszcza, ale na razie brakuje pieniędzy. Nieoparte. Różnych wersji albo 3, albo 6, albo 15. To zależy, czy pani brakuje. Leszczyna, czy pan Konieczny, tak? No tak. To jesteśmy... Podwyżkę składki, przypominam, i całkiem inne indeksowanie w ramach Polskiego Ładu, więc jeśli to brakuje, to znaczy, że pada cały polski biznes. Ta kwota, która została przeznaczona na polską służbę zdrowia, wzrosła w sposób nieprawdopodobny w ostatnich latach. Tego się
tym się w tej chwili nie mówi, o tym się zapomina, ale czasy rządów Prawa i Sprawiedliwości przyniosły znaczący wzrost budżetu służby zdrowia. Jest pytanie, jak tym budżetem dzisiaj rządzą ci, którzy za sprawy państwa odpowiadają. Musimy stawiać kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. W studio Marek Formela, Gazeta Gdańska, Paweł Lisicki, Tygodnik Do Rzeczy, Cezary Krysztopa, Tygodnik Solidarność i Miłosz Lodowski. Widzicie Państwo numer konta. Polecam Państwa uwadze, wsparcie Telewizji Republika, z którego to wsparcie też realizujemy wsparcie dla Powodzian. Przypomnę, 3 miliony na odbudowę szkoły w Lądku Zdroju. I to dzięki Państwu to było możliwe. Bardzo serdecznie dziękuję. Adrian Stankowski, to było studio prasowe w Republice.